Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Złożyliśmy wniosek mniejszości o skreślenie punktu 5, paragrafu 5 w tej ustawie, bo ten projekt ustawy zakłada wzrost administracji o 120 etaty. W urzędach skarbowych etaty mają kosztować ponad 8 tysięcy złotych brutto. Ja mam pytanie do pana ministra Rostowskiego, bo pan minister Boni powiedział, że pan nie jest, że było to konsultowane z pana resortem i że pan nie jest w stanie zrealizować założeń tej ustawy bez 22 etatów, a NFZ nie jest w stanie zrealizować założeń tej ustawy bez 90 etatów przy blisko 5-tysięcznej armii urzędników. Panie premierze, obiecywał pan tanie państwo, redukcję w administracji, a tu mamy kolejny wzrost administracji, który będzie kosztował podatników ponad 77 milionów złotych. Czy nie jest pan w stanie ograniczać swoich wydatków, tylko ogranicza pan wydatki innych?